Oficjalnym patronem kanału jest sklep Instant Gaming. Graj z głową i płać mniej. Zajrzyj, zarejestruj się, zdecyduj. Polecam. Ragnar. Dzień dobry, witam serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Stellarisa. Moi drodzy, kontynuujemy Imperium Narodów Ziemi. W sensie jeszcze nie Imperium, ale pewnie nie, może kiedyś będzie. Co mamy tutaj natomiast do zrobienia, moi drodzy? Ostatnio skończyliśmy na tym, że dynamicznie, bardzo dynamicznie zaczęliśmy wchłaniać tutaj te sektory. Niech mi pokaże, bardzo proszę, linie łączące. Tutaj wchłonęliśmy zarówno Winrim, teraz Niszpan, Korię wchłonęliśmy i mamy całkiem niezły już zapas wpływu. Przemieszczamy też naszą flotę, z tego co pamiętam, a jest to flota przepotężna. Przemieszczamy flotę tutaj. Już tu się coś znajdowało, z tego co kojarzę, szybko nie pamiętam co dokładnie, no ale trochę czasu musi minąć. Generalnie to jest zabawne, jeżeli macie na przykład całą flotę gdzieś tutaj, powiedzmy, albo tym bardziej gdzieś tutaj i nagle zostajecie zaatakowani od tyłu, to przepraszam bardzo, no to wtedy mała dupa. No dobra, utrata PD Federacji 3.18. Ja mam wrażenie, że to już się tutaj zaczyna stabilizować. Zapamiętajmy to, 3.18. Co my tu mamy? Dostępne... A, mieliśmy wybrać sobie nową agendę, bo mamy już niezłą. Rozwój społeczeństwa aktualnie trwa. Jest to jedność miesięczna plus 40% i zadowolenie populacji. Niezliczone możliwości. Moi drodzy, zobaczmy, co mamy do wyboru. Wzrost zaufania, znaczenia dyplomatyczne, aprobata frakcji, produkcja etyki egalitaryzmu, tempo badań, wykrywanie anomalii, odkrywcy nieznanego. To mogło być całkiem fajne, że tempo badań po prostu, słuchajcie, wzrosło było 100% po jakby już opracowaniu tej agendy. Odblokowuje miejsce dla członka rady. Czy myślał tutaj nowego członka rady? Masz defraudację. I Gilgon ma paranoję. Szybkość badań minus 5%. Oj, Gilgon, chyba trzeba się zamienić na kogoś innego z członków rady, bo zaczęliśmy dostawać, słuchajcie, debuffy. Więc prawdopodobnie władza uderzyła wam trochę za bardzo do głowy. Dostępni przywódcy, kogo my tu mamy? Głównie jesteśmy taką rasą trochę naukowców. Najgorsze jest to, że żadnej alternatywy sensownej nie ma. Masz 79 lat. Dobra, co ty im dajesz w ogóle jako członek rady? Zarządca planety, jak zarządca sektora, imperium, jako członek rad, 10% egalitaryzm, atrakcyjność etyki. A możemy to mieć w zamian za... To jest atrakcyjność etyki, materializm. Aż nie ma żadnego tak naprawdę fajnego zastępcy. No dobra, na razie się zostawimy. Tak się zastanawiam, czy może ten dodatkowy członek, tutaj żeby, czy to by było dobre, czy idziemy w odkrywanie nieznanego. Tempo badań, moglibyśmy zniwelować ten debuff. Dobra, słuchajcie, tempo badań w takim razie opracowujemy, w ten sposób pójdziemy, zniwelujemy debuff. Co my tu mamy? Pierwszy kontakt. Dobrze, no to jeszcze trochę potrwa. Wybory, niech się wiodą swoim życiem. Pierwszy kontakt, kolejny. I mamy minus XP. Okej, okay. Puszczamy grę w takim razie. I na Kiram. Coś się dzieje, zaraz. Na Kiramie mamy rosnącą przestępczość i mamy dwa i wolne w ogóle miejsca na budynki. Dobra. To ja bym bardzo chciał w tym miejscu, żebyśmy... Spotkanie w układzie Hilos. Dobrze, interesujące. No, zatrzymaj. Odlewnia stopów. A dobra, tu się już odlewnia stopów przywytwarza. Przemysł cywilny. Co jeszcze możemy tutaj postawić? Tylko to długo strasznie będzie tworzone. Może powoli ten komisariaty, żeby zmniejszyć przestępczość. Ewentualnie możemy powołać decyzję, czyli udogodnienia i przyciąganie imigrantów.
Dobra, wydamy sobie. Mam bardzo dużo, słuchajcie, dóbr. Możemy spokojnie się w to pobawić. Tak samo i tutaj. Rozprowadzenie dóbr luksusowych. Sirius Prime nadal działa. Tu tak samo. Podobnie. Wytworzymy po prostu dużo nowych. I na Procyon 1 przestępczość minimalnie wzrasta. Ale skoro wszędzie, to i tutaj babcia, to w takim razie babcia też. Construction completed. Fantastycznie. Dobra. Statek konstrukcyjny, buduj mi proszę stacje górnicze i buduj mi stacje badawcze. Co my tu mamy? Ślady życia, moi drodzy, znalezione przez Hortensję Eusgerę. Na pierwszy rzut oka księżyc nie wygląda na miejsce, w którym mogłoby znajdować się życie, a mimo to wykryliśmy jego ślady gdzieś pod zamarzniętą powierzchnią. Badaj oczywiście. O, tutaj na spokojnie, pierwszy kontakt. Opracujemy inaczej. O, to jest dopiero, słuchajcie, jakiś fajny... jakaś fajna anomalia. Poziomu 8, bardzo długa, wymagająca nawet dla Nony, która jest epickim naszym badaczem, ślady działalności prekursorów. Wykryliśmy na tej niegościnnej skale ślady starożytnych konkordatów irasjańskiego. No badaj, badaj, ale to będzie ponad rok, słuchajcie, badane. Czy tutaj coś spada? 3,18? Tak, to w takim razie nam spada to niezadowolenie. Może zasadzie ten minusowy czynnik, więc pewnie za jakiś rok, dwa lata dojdzie do zera. Ocean pod lodem, Dima 4A, skanowanie głębinowe, wykryło duży ocean ogrzewany przez szczeliny hydrotermiczne. Pod znajdującym się na powierzchni pokrywą lodowca oficer naukowy Hortensia Eusgera wysłała sondę ze statku Przybysz z tamtego świata, który wywiercił się na kilka mil w gruby lód. I znaleźliśmy pod nim tętniącą życiem wodę. Potrzebujemy więcej zasobów, by przeprowadzić dokładniejsze badania organizmów żyjących w tym oceanie. Dobra, i dostajemy tutaj dodatkowe badania socjologiczne, pierwszy kontakt. Słuchajcie, już nie będę do końca wszystkiego czytać, bo tego jest po prostu za dużo jakby. Chciałbym przyspieszyć. Budowanie ukończone. Fantastycznie. Tu jest OK. Gdzie tam nasza flota leci? Może jak ona jest daleko. Dobra, skoro ty skończyłeś, to teraz zastanówmy się, co byśmy chcieli wchłonąć dalej. Tu budujemy, tu mamy, słuchajcie, 14 i mamy planetę. Dobra, lecisz w takim razie tutaj, przejmuj od razu, budujemy placówkę w tym miejscu. Ile potrzebuje jedności do kolejnego? 8000, więc połowę mamy już zrobioną. I proszę, proszę, oczekujące decyzje przy nowych wykopaliskach, list w butelce. Gdy tylko ukończyliśmy regenerację plików, przez statek przetoczył się dudniąca melodia, która towarzyszyła automatycznie wygenerowane głosy starożytnych marynarzy. Transkrypcja tekstu jest następująca. Chodźcie do mnie wszyscy, hej, kosmożeglarze. Zaśpiewam wam pieśń, co rybom się marzy. Wierzymy, dziś pogoda, sztormowa pogoda, chłopcy, kiedy wicher duje. Zgoda sił nam doda, chłopcy, wiatry podrywa morska piana, piana leci z wiatrem, szuńmy w galaktykę naszym dzielnym statkiem. Niosąc nas słoneczne wiatry, niosą nas daleko przez kosmiczne szlaki ku dziwnym planetom. Wieczna dziś pogoda, sztormowa pogoda, chłopcy, kiedy wicher duje, zgoda sił nam doda, chłopcy, wiatry podrywa morską pianę, piana leci z wiatrem, suńmy w galaktykę niczym naszym dzielnym statkiem. Dostajemy pomniejsze artefakty 50, fajnie, kosmiczne szanty, wiecie co mi to przypomina generalnie? Przypomina mi to taki film, chyba był Disneya. Właśnie Wyspa Skarbów, tylko adaptacja związana z kosmitami. W zasadzie takim jakby, no, trochę inaczej została zrealizowana niż klasyczna bajka, która kiedyś oglądałem, prawda? No, widzę, że tutaj się przemiliłeś, fajnie. To lecisz pomagać flocie, znaczy statkowi UNS Yangtze. No już prawie na miejscu jesteśmy. I to są te łowieckie ameby. To tu bym chciał, żebyśmy polecili. Polecili? Pierwszy kontakt. Kolejny. Wykryliśmy, że Imperium o nazwie Trolls zadomowiło się w układzie. Dobra, fascynujące. Podczas będziemy ich tutaj sobie badać.
I tak, sygnał alarmowy. Wstępne skanowanie odebranego nieregularnego sygnału przypominającego nasze komunikaty alarmowe. Bierzemy je. Świetnie. I teraz tak. Zbuduj stacje górnicze i przy okazji ty zbuduj stacje badawcze. Dobra. No i tutaj bardzo bym chciał zobaczyć, jak ta nasza, słuchajcie, flota w ogóle się tu prezentuje, jak widzicie. Zagubieni w kosmosie. To jestem przed chwilą. Event, który zrealizowaliśmy. Przechwycony przez nas komunikat to sygnał alarmowy ze statku orbitującego wokół świata Horshima 2A. Jednostka nie emituje sygnału cieplnego i prawdopodobnie dryfuje. Utworzono projekt specjalny mający ustalić los załogi. Intrygujące. Nie ma na to czasu. Intrygujące. Zdecydowanie. Dobra, tu się przeskoczymy i tu będę chciał minimalnie, no właśnie, zwolnić. Ponieważ jak widzicie, będzie to nasza chyba pierwsza bitwa. Chciałbym sobie ustawić na was nie patrol, tylko kamerę. Chyba że oni uciekli. Czekaj. Moment. Leć tam. Za tymi amebami. Za amebami, jednym słowem. Centrum chorób zakaźnych. Łańcuch wydarzeń, prekursorzy i Rasjanie. Penosta 3A. Nad powierzchnią odnaleziono szczątki olbrzymiej instalacji orbitalnej. Znalezione tam artefakty potwierdzają, że 1,2 miliona lat temu stacja kosmiczna była siedzibą irasjańskiego Centrum Chorób Zakaźnych. Irasjanie zapadli na obce choroby o wiele łatwiej niż większość znanych gatunków zapadali, a budżet ich publicznej służby zdrowia dorównywał środkom przeznaczonym na wojsko. Odnalezione archiwa wskazują, że mimo to cały gatunek został zgładzony przez ospę jowariańską. Rozpoczyna projekt specjalny, stacja orbitalna. Zobaczmy, gdzie to się znajduje. Okay. I od razu zajmie się projektem badawczym. I mamy przy okazji, no właśnie, mamy ciebie. Co to za okrąg jest? Przepraszam bardzo. Masz jakieś wykrywanie zajebiste. Wiecie, gdzie byśmy mogli polecieć? Właśnie w to miejsce. I tutaj zbadać rzeczy. Ameb się za chwilę pozbędziemy. No i przepraszam bardzo, Ksundrę zbadaj do końca. Później dopiero tutaj. Idzie ta nasza flota. Płynie, leci, cokolwiek. System survey concluded. Stary konstrukcyjny, świetnie. To się za bardzo nie opłaca wchłaniać. No tutaj niby trzy planety, ale... W ogóle to jest ciekawe, mamy... chyba gwiazdę neutronową, przynajmniej tak to wygląda, pulsar. Jeśli nie gwiazda neutronowa, mamy pulsar i mamy niebieskiego olbrzyma. No to transportujemy się tu. Ja trochę też nie mogę dopuścić jakby do rozprzestrzeniania się. O właśnie, ty tam pierwszy doleciałeś. Dobra. Bierz ich, tygrysie. I teraz zobaczymy, jak to będzie... O, i teraz zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Szybko żeśmy ich roznieśli. Chociaż minimalnie pouszkadzali mi jednostki. Dobra, flota wygrała, fajnie, wracasz do bazy macierzystej. O to właśnie chodziło. My tu mamy dostępna cecha. Moment, za szybko znowu. Dla ciebie nowa rzecz. Odkrywanie, tempo badań, szansa na badanie anomalii. Wiesz, te wykopaliska. Szybkość wykopalisk, archeologiczna statystyka, szybkość badań. Jako członek rady. Mielibyśmy plus 5. Dobra, damy jej statystyka. Statystykę jej damy i zamienimy w rządzie. Przepraszam cię, Gilgon, ale twoje miejsce zajmie Nona. Jesteś podczas misji badawczej. No dobra, to na razie nie.
Ukończono projekt archeologiczny, łańcuch wydarzeń prekursorzy i Rasjanie, Penosta 3A w polu odpadków nad globem znaleźliśmy pozostałości kilku rejestrów badawczych. Ostatnie zapisy mówią o poszukiwaniu lekarstwa na ospę jowariańską, której epidemia wybuchła na terenie konkordatu rasjańskiego. W miarę pogarszania się sytuacji podejmowano coraz bardziej rozpaczliwe badania. Ostatni wpis informuje, że na stacji doszło do niekontrolowanego rozprzestrzeniania się ospy. W załączniku opisano wszystkie nieudane próby stworzenia lekarstwa, mając nadzieję, że te dane przyjdą na kolejnym, przydaną się po kolejnym pokoleniu Irasjan. Znaleziono artefakt irasjański, stan badania techniczne, bardzo fajnie, bardzo ciekawie. I teraz pytanie tylko, czy ty już skończyłaś? Tak, ty skończyłaś, więc agenda rady dostępna. No dobrze, ale ty tam sobie na razie tutaj jeszcze czekasz, prawda? Teraz możemy cię zamienić na nonę. Co kojarzę, to nona ma właśnie perk, na którym mi zależy. Jakoś nie widzę jej w tym miejscu. No patrzcie, zaraz ma poszukiwaczka, ciułacz, awanturniczka, czasochłonne. Kto ma tego cholernego statystyka? Statystyk, tu masz, Fosvis ma statystykę. Dobra, to na ciebie zamieniamy. Świetnie. I... Dobra, i mamy teraz szybkość badań. Plus 5%. Okej, okay, to mi się aktualnie podoba. Dodatkowo statek badawczy. To w takim razie też mamy całe sprawdzone. Lecisz tu, a później w dół. Goddard. Mam wrażenie, że jest jakiś, nie wiem, niby bardzo dużo, słuchajcie, frakcji poustawiałem w grze, a malutko tego jest na poważnie. Przynajmniej bardzo mało informacji dostajemy na temat innych frakcji. Dosłownie odkryliśmy jednego naszego sąsiada, później kolejnego i na tym się to skończyło. Na razie Hydras pozostaje nam tajemnicą. Z łatwością ustaliliśmy, że należy do technologicznie zaawansowanej obcej cywilizacji, ale to wszystko. Nie, co wiemy, ponieważ kosmici dokładają wszelkich starań, żeby uniemożliwić nam ich nasłuchiwanie, przechwycenie, nadawanie przez siebie sygnałów. Dlatego do tej pory słusznie, są ostrożni, musimy poznać ich tajemnice. No nie. Wow! Gdzie to dopiero brzydcy są? O matko boska, co to za gatunek jest? Ci kosmici wolą, by ich nie niepokoić, może... Być może tak będzie najlepiej. No to powolutku nawiązujemy kontakt. Co my tu mamy? Świetnie, możemy awansować admiralicję. Tu mamy nowy budynek, moi drodzy. I dobrze by było chyba postawić komisariat, żeby się nie rozwijała przestępczość. No tu dalej mamy. Czekaj. Nasi lingwiści poczynili ostatnio znaczne postępy za rozstrzygnięciem sygnałów od Destikani. Są bardzo przekonani, że dysponujemy już solidną znajomością podstaw i obiecują, że wkrótce zaczniemy o kolejnych odkryciach. Poinformują. Dodana dwa wiedza. Nie wiem, co to znaczy. Co my tu mamy? Wznacz technologii. Świetnie, odkryto lokalizację archeologiczną. Gdzie? Ale to chyba nie jest w obrębie mojego imperium. No właśnie. Wiesz, i łatwo raczej nie będzie, więc możemy spokojnie zignorować. Pasiowon. Urzędnik ma nową cechę. Czy ty, przepraszam bardzo, reprezentujesz nasz interes w federacji? Świetnie. Długość życia, szybkość infiltracji, koszt operacji, prywatne kopalnie, planeta macierzysta Ziemia. Słuchajcie, damy mu chyba długość lat, żeby była większa. No bo tak naprawdę on, Jezu, no nie sprawuje jakby tak, nie wiem gdzie on tak naprawdę stacjonuje na poważnie. Jego nie ma w radzie, w rządzie. I nie widzę żadnych perków, które mogłyby mu tutaj dać coś ciekawego. Nie jest ani zarządcą planety, ani sektora, ani planeta macierzysta, górnik miejsca pracy, to jest fajne.
damy mu na razie wytrzymałość 2. No, zobaczymy, może jakieś inne cechy się tutaj pojawią i perki. Nowa technologia. Mamy, moi drodzy, odblokowane komponenty, starożytny kolapser kwitacyjny. Zajebiście. Co robimy dalej? Uj, ile technologii do wyboru. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Co my tu mamy? Dostępni posłowie 0,50. Maksymalna liczba dzielnic, tylko planety naturalne plus 1. O! To jest spoko, no jest spoko. Topologia kosmitów. Cywilizacje rozkwitają w miejscach, które ułatwiają ich rozwój. Analizując, gdzie rozwija się większość siedlisk cywilizacji nieposiadających napędu nadświetlnego, możemy zwiększyć wydajność naszej kolonii. Co my tu mamy dalej jeszcze? Odblokuje komponent, syfon energetyczny. Kuźwa mać, czy naprawdę to nie można napisać generalnie, co to daje? Zużywa energetyczne uszkodzenia. Aha, to jest rodzaj broni. Nie wiem, co to jest. Tak, to chyba rodzaj broni jest. Kształtowanie planet, gazy terraformujące. Stosuje na egzotyczna planeta podczas procesu terraformowania. Możemy go znacznie przyspieszyć. Szybkość terraformowania. Przepraszam, kawka gorąca. Funkcja terraformowanie. Odblokowuje budynek bazy gwiezdnej podświatowa kompania handlowa. Kodeks sztucznej moralności. Przestępczość minus 15, udogodnienia plus 5. Odblokowuje edykt. To jest modyfikator imperium, moi drodzy. Może nad tym byśmy popracowali, bo to mi daje... Mam dwóch kandydatów. Pierwszy to jest kształtowanie planet. Terraformowanie na razie nie jest mi przydatne, bo mam dużo planet. Natomiast w późniejszym etapie gry, czemu nie? To się wydaje całkiem sensowne. Kodeks sztucznej moralności. Na tym sobie popracujemy. Co rozpocznę, to za chwilę się kolejne okienka pojawiają. Strasznie tego dużo jest. Hearts of Iron ma na przykład tą przewagę, że tam więcej jest jakby gameplayu. Tutaj jest milion eventów po prostu. Porzucony statek dryfuje bez celu nad tym globem. Olbrzymie żagle górujące nad jego kadłubem pozwalają przypuszczać, że był to napędzany energią słoneczną. I zauważyliście, że do tej pory żaden z tych eventów tak naprawdę się nie powtórzył, a spotykamy je tak naprawdę co chwilę. O, dzień dobry. Witam was, Kor Venant Wall. W tym kadłubie zrodzonym z pustyni nasz sabat jednoczy się z siłami niepojętymi dla umysłu większości śmiertelników. Rozważamy tajemnice kryjące się w snach, zasoby nienaruszonych możliwości, niewidzialne tryby napędzających całe cywilizacje. Wall ujawnia wiele tym, którzy chcą słuchać. Już kiedyś nas odwiedzili. Musimy skończyć przesłać nam nauczyciela ze swojego zakonu. Kolejny. Od nich dostaliśmy chyba nauczyciela, to właśnie Nona była chyba od nich. Jaki będzie nasz los? A to doniosłe pytanie. Nawet jeśli tak wiele istot zdołało je już wcześniej odpowiedzieć, nie, na nie można... Odpowiedź na nie może wiele kosztować, ale możemy wam ją podać. Wiedzcie, że Wol pozwala nam dostrzec wydarzenia, które jeszcze nie nadeszły. I ta wiedza pomoże nam poprowadzić was w przyszłość. Żadne wydarzenie nie ma takiej mocy, by zmieniać losy galaktyki. Jeśli dobijemy targu, nie spodziewajcie się wiele poza tym, że będziecie lepiej przygotowani. Lecz jakiż wielkim projekt można zostać zbudowany na chociażby najskromniejszym rzucie oka w przyszłość. Kurde, drogo trochę, powiem szczerze. Dobrze, zapłaćmy. 50 wpływu, to jest dużo, bardzo dużo. Nie, wiecie co, jednak dziękuję, do widzenia. Jednak nie będę z nimi gadać. A tutaj dalej ta... Przesunasz więcej tekstu, świetnie. Żaglowiec słoneczny, bo tutaj cały czas, słuchajcie, ta piosenka nam się tłumaczy, piosenkę non-stop, czy wiekopaliska, kontynuuj wiekopaliska. I słoneczny żaglowiec. Gutkow 3, a na orbicie wykryliśmy już opuszczonego żaglowca słoneczny. Ta jednostka podświetlna została zbudowana przez nieznaną kulturę, liczy prawdopodobnie kilka tysięcy lat. Jeden z olbrzymich żagli ma rozdarcie w miejscu, przez
które przeszedł jakiś obiekt, prawdopodobnie meteoroid, co doprowadziło do nieuruchomienia statku. Technologia na tej jednostce jest bardzo stara, ale zastosowano w niej kilka ciekawych rozwiązań konstrukcyjnych. To ciekawe, choć prymitywna konstrukcja. Okej, badania techniczne jest znacznie więcej. Pierwszy kontakt dobiega końca, dziękuję. Jezu, ile tego tu jest. No dobra, słusznie, że jesteśmy ostrożni, nie będziemy tutaj naciskać. Ci są wrodzy z kolei, gdzie to jest? To jesteśmy tutaj. No dobra. Możliwe, że tutaj będziesz trzeba zbudować jakąś dużą stację w takim razie, skoro oni mają wrogość wobec nas. Śmierć wielkiego przywódcy. Naukowiec Gilgon Folusz umiera w wieku 82 lat. Światło niech czuwa nad twoją duszą, Gilgon. Wiele zrobiłeś, wiele odkryłeś, towarzyszyłeś w zasadzie od samego początku. Służąc naszemu imperium, społeczeństwo domaga się uroczystości pogrzebowej dla uczczenia wszystkiego, co ta wielka postać uczyniła dla Imperium Narody Zjednoczonej Ziemi. To wielkie wydarzenie zamyka dla nas pewną epokę i wzmocni wiarę w nasze ideały. Wystarczy prywatna procesja, pozwólmy masom połączyć się w żałobie, wystrzelcie ciało w kosmos. Trochę nas to kosztuje, ale zasługuje na to. Tak wyglądał pogrzeb Gilgona. Gilgon Folusz udaje się na wieczny spoczynek po publicznej procesji. Wszyscy obywatele Imperium Narody Zjednoczonej Ziemi zostali zaproszeni do złożenia wyrazów szacunku. Po pogrzebie zaczyna się trwający tydzień świętowanie, na które nie szczędzi się wydatków. Przeźroczysta, kryształowa trumna, w której znajduje się Gilgon Folusz, została wystawiona w miejscu pamięci w stolicy Ziemia, gdzie na ulicach zbierały się tłumy tych, którzy pragną choć przez chwilę ujrzeć tę wielką osobę w miejscu jej ostatniego spoczynku. To godne pożegnanie. Dodano modyfikator, publiczny pogrzeb na 5 lat, jedność miesiąca plus 10 zadowolenie plus 5% za to, że się zgodziliśmy, ale niestety Gilgon umiera. Mamy wolny statek badawczy, niestety. Był to USS Galileusz. I moi drodzy, USS Galileusz w tym momencie zostaje zezłomowany. Nie potrzebujemy tutaj na dole kolejnego statku. A więc na razie rozwiąż mi ten statek. On nie zdobywa żadnych doświadczenia, po prostu jego doświadczeniem był fakt, że posiadał nieprawdopodobnego swojego kierownika. I ostatnim spojrzeniem, jaki Gilgon mógł posłać, był ten piękny pulsar. I otaczająca go droga mleczna. To złamujemy. Ale konstrukcyjny. Gdzie ty jesteś? Tutaj. Fajnie. Mamy dużo, słuchajcie, wpływu. I ten wpływ fajnie by było w ogóle. Właśnie tutaj na te kolejne statki ty czekasz, dobrze, to ty zacznij budować placówkę. Tutaj nie ma sensu za bardzo nic robić, żeby to wchłonąć. To jest właśnie, chociaż jeden system. Nie, zdecydowanie chyba bardziej wolałbym. Bo tak, tu mamy dwa systemy, które są takie średnie, ale dużo energii, aż 10 punktów energetycznych, moi drodzy, aż 36 kredytów na plusie już jesteśmy. Zatem, co tu dalej jest? Tu jest w ogóle planeta, którą warto by było zająć i fajny choke point. Więc teoretycznie, w ogóle ci trolls, co to są ci trolls? No dobra. Na razie będziemy sobie przeszkadzać. Gdzie bym się chciał rozwinąć? Bo tak, na północ nie ma co. Mamy naszego sojusznika, a on się, jak widzicie, przestał rozwijać tak na poważnie. Tutaj zaczynają zająć jakieś planety. My jesteśmy bardzo dużą frakcją w aktualnym kształcie. Zastanawiam się, czy może tutaj jeszcze przejść i powiedzmy, poniższe imperia mają stację w tym układzie. Ta stacja, przepraszam bardzo, ale ma 13 tysięcy obrony. Zakon. Nie, realizujemy to, co w zasadzie chciałem. Czyli lecimy sobie przejąć ten system.
System survey. Przejęcie ekosystemu. Imperium Suramo, socjologia ze świata Tiralam 1, zaczęła niedawno zasiedlenie nowych regionów planety. Miejscowe fauna i flora początkowo różniły się od tych występujących na zasiedlonych terenach. Są teraz całkowicie przejmowane przez kolektyw, który prowadzi radykalną, ale metodyczną regulację tamtejszego ekosystemu. Niektóre gatunki zwierząt są brutalnie eksterminowane, zastępowane innymi, a... Przepraszam, czkawka. Inwazyjne rośliny odbierają życie lokalnym drzewom. Miejscowi doskonale rozumieją ekologię, ale z tak napotkanym problemem w obszarach o niezwykłym klimacie, gdzie wprowadzono organizmy żywe, nie mogą długo żyć. Uważamy, że niebawem zdołają ujednolicić świat i zapewnić optymalne warunki do życia kolektywu. To niepokojące, ale o co chodzi? Tutaj, gdzie mam... Fascynujące. Zyskaj postęp ku zdobyciu kolejnej wiedzy technologicznej. Fascynujące. 1500 socjologii, podczas gdy mamy aktualnie tych badań socjologicznych... sporo. To by przyspieszyło znacząco nasze badania. No ale dobra, myślę, że pójdziemy w kolejną wiedzę technologiczną. Więc wolę nie brać pochopnie prostego rozwiązania, które daje mi co prawda sporo punktów naukowych, ale w zamian to tak naprawdę niewiele mi to daje. Bo tak czy siak i tak zdobędziemy te 1500, tylko trochę to więcej potrwa. Natomiast tutaj mamy szansę zdobyć jakąś nową wiedzę, więc... To mnie bardziej interesuje. Dobra, sieć dyplomatyczna. Ambasady plus 3 jedności umożliwiają prowadzenie zaawansowanych działań dyplomatycznych bez konieczności posiadania ambasady. W ogóle jak opracujemy całą dyplomację, to efekt zakończenia przyjęcia wszystkich tradycji dyplomacji daje miesięczny przyrost doświadczenia Federacji plus 2. Znaczenie dyplomatyczne 10%, dostępni posłowie 1, odblokowuje korzyści z rozwoju. Bierzemy, idziemy dalej w dyplomację. Zwiniemy się trochę szybciej. I teraz pytanie, czy ja bym chciał... Stworzone. Najchętniej to bym chciał już powoli opracowywać jakieś nowe, moi drodzy, okręty. Construction completed. Ty konstrukcyjny, badaj, znaczy buduj wszystko, co się tylko da. System survey concluded. Co odkryłaś, Nona? Czysty potencjał. Nasz oficer naukowy wykrył anomalię. Wymaga ona dokładnego zbadania, ale możliwe, że trafiliśmy na coś cennego. Oczywiście badaj. System survey concluded. A tu mamy planety zdatne do zamieszkania. I to jest planeta, moi drodzy. No, 17, nie jest to wielka planeta. Wybuch na niebie. Planeta S Marsa 2. Można tam znaleźć prawdziwy cud natury. Wskutek reakcji składników atmosfery na promienie gamma emitowane przez miejscowe słońce, na niebie pojawiły się olbrzymie kolorowe eksplozje. Studenci naukowcy gorączkowo popularyzują to odkrycie. Spowodowało to na naszej planecie nagłe zainteresowanie nauką. Miło. Tempo badań plus 20, szybkość badań anomalii plus 20. No, modyfikator zmotywowany rekruci naukowi przez 10 lat. Ja takie lubię rzeczy. Niezwykłe odczyty energii. Wykryliśmy niezwykłe odczyty energii dochodzące z tego globu. Może to jakiś błąd skanera rezonansu kwantowego na statku badawczym, a może znak czegoś więcej? Powinniśmy to sprawdzić, jeśli mamy czas. Oczywiście, że sprawdzimy. Co my tu mamy? Odkrycie, kolejne artefakty, miło. Cały czas wykopaliska, nawiązana łączność, zyskano wpływy, wow, fajnie. Po usunięciu barier językowej nawiązać łączność z obcą rasą Makkar Principiety. Świetnie. I... to kamulce. Fanatyczny autorytaryzm. Jest to monarchia koncyliacyjna. I pacyfiści. Pięknie. Makkar.
przysyła pozdrowienia. Jesteśmy pokojowo nastawionym ludem, który sprawiedliwie włada król Egur Nes I. Mamy nadzieję, że jeśli między nami pojawi się jakieś animozje, będzie można je załagodzić w drodze dialogu, a nie użycia siły. Witamy was, gwiezdni wędrowcy. Świetnie. Powód urazy. Co się stało? Przechwycone nagranie prywatnych rozmów między naszymi wysłannikami wywołało mobilizację w Imperium Narani. W pożałowaniu godnym przypływie szczerości ambasador Arnold Bergmeister określa podobno swoich gospodarzy mianem ohydni orkowie, które wydają się praktycznie niedozwolone do rozumnego myślenia. Archont Radzi Narani wyraził swój żal i sugestię, że jeśli zachowamy na stanowisku kogoś w tak oczywisty sposób nadającego się do pracy w dyplomacji, uzna to za niepokojące. Odwołać natychmiast. Tylko pytanie, czy ja odwołałem ambasadora i muszę powołać nowego? Poprawianie stosunków, niedostępne, no właśnie. Jakie my mamy tutaj z nimi te stosunki? Jest w zasadzie maksymalne przyjaźni. Możemy nawet trochę tutaj inne rzeczy zrobić, więc powiedzmy, że zostawimy go sobie. No, ubolewam, że mój ambasador się tak zachował, ale czasem wpadki dyplomatyczne się zdarzają. Poprawa stosunków, wyślij do nich posła, zbuduj siatkę szpiegów, pogorszenie stosunków, wysuń roszczenie, złóż propozycję handlową, zerwij porozumienie badawcze, zerwij umowę migracyjną, opuść federację, zaproponuj podporządkowanie, poproś o uczynienie poddanym, zlikwiduj ambasadę. Nie, no nic z tych rzeczy. Dobra, na razie nie będziemy mieć tutaj ambasadora. To jest nasz sojusznik. Ale gdzie jest ta druga frakcja, którą właśnie odkryliśmy? Pokaż mi to proszę na gatunkach. Nie. Kontakty. O Jezus Maria, teraz to byli Makar. Gdzie oni są w ogóle? Wow. Trochę daleko. I poznaliśmy ich tu? Serio? Dyplomacja. Założenie ambasady na ich planecie stołecznej poprawiającej skutecznych przyjaznych posłów i zwiększy liczbę celów wywiadowczych w obu imperiach. Zgoda minus 15, nie chcą. Tak, słuchajcie, będziemy pracować nad poprawą stosunków z nimi. W takim razie Jeffreya. Arnold jest na przymusowym urlopie. Może troszeczkę się bidulka przejadł swoją własną polityką. Więc trudno, każdy może pleść głupstwa, znamy to na co dzień. Granica zamknięta. Dobrze. No, że później się tym spokojnie będziemy zajmować. Odwrócenie magnetyczne. Księżyc Pergium 6A. Pole magnetyczne globu uległo całkowitemu odwróceniu, gdy statek przybysz z tamtego świata prowadził obserwacje. Po tym rzadkim wydarzeniu księżyc ma odwrócone bieguny magnetyczne. Na szczęście czujniki naszego statku odnotowały to wszystko i dostarczyły naszym naukowcom cennych danych. Budowane fizyczne bardzo dużo przy okazji. I świat rolniczy. Mam tutaj miejsce, słuchajcie, na wolny budynek. Co ja tu mam jeszcze? Mam strefy handlowe. Razy dwa? Serio? A, o właśnie. Zobaczcie, Procyon ma aktualnie 51 i zaczęliśmy wchłaniać. To dlatego nam podskoczyło tak mocno. Kredyty energetyczne. Laboratorium badawcze. My tu mamy mieszkania, więc moi drodzy, zbudujemy kolejne strefy handlowe. Czemu nie? Pierwszy kontakt. Nasze wysiłki w celu rozszyfrowania sygnału nadawanych przez przybyszów znanych jako Hydras przyniosły efekty, ponieważ wreszcie dokonaliśmy przełomu. Jeszcze nie do końca opanowaliśmy ich język, ale zdołaliśmy otworzyć kanał dyplomatyczny z cywilizacją, która nosi nazwę Distinct Nation. A i to są ci, słuchajcie, którzy no, byli wrodzy do nas? A nie. Ci też są pacyfistami. Jesteśmy Nation. Pokojowo nastawiony lud, którym sprawiedliwie włada królowa Hera I.
Nie wiem, do jakiego barbarzyństwa jesteście zdolni, ale mamy nadzieję, że przyszłe animozy będziemy łagodzić w drodze dialogu. Dobra, cieszymy się z naszego spotkania. Z druga, w ogóle mamy strasznie takie pacyfistyczne frakcje spotykamy. Czyli zamknęli granice. No dobra, to wiemy, to też wiemy. Ciągnij z tym. Jak tam federacja? O, zaczęliśmy rosnąć w siłę, moi drodzy. Pięknie. Dobra. Ślady działalności prekursorów. O, wreszcie. Trudny. 772 dni będzie pracować nad tym. W pobliżu tego gazowego olbrzyma wykryliśmy ślady starożytnej konkordatu isariańskiego. Gdzie ty jesteś w ogóle, moja droga? Daleko, ale w miarę bezpieczne miejsce. Słuchajcie, w ogóle anomalia 10 poziomu maksymalnego. Badaj. Jest to nasza najlepsza obecnie badawczyni. Epicka wręcz. Więc tylko ona może tak naprawdę sprostać temu wyzwaniu. Nasze czujniki... Okej. Tutaj miejsce, słuchajcie, badawcze. Co tu pływa? No ale tutaj nie jestem w stanie niczego zrobić, bo to jest poza jakby moim terenem lęgowym. Dobra, co będę chciał jeszcze zrobić, moi drodzy? Lecimy do naszej stoczni i chciałbym bardzo stworzyć większą ilość regat. Czyli tu są te, tu możemy budować dla federacji. Jak zwiększyć ilość flot federacyjnych? Na razie jest 0 na 0. Czekaj, co tu się zadziało? Wypowiedz wojnę. What? Czyli będąc w federacji nie jesteśmy w stanie podejmować sami tak znaczących decyzji. No dobra, Radzi ma w tym interes. Chce im wypowiedzieć wojnę, żeby się rozrosło. To jest w naszym interesie, żeby oni zdobywali siłę. Więc głosowanie za. Mamy wypowiedzenie wojny. Tego nie potrzebujemy. I co tu jeszcze chciałem? Właśnie, chciałem stworzyć więcej okrętów, moi drodzy. I będą to regaty. Ile może mieć jeszcze statków? 9. Nie, przepraszam, jakie 9, kurde. Tu jest 7, 8 statków może mieć jeszcze. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. W ten sposób. A przy okazji, czy ty już wróciłeś? Prawie. Ja bym chciał, żebyś od razu przeszedł ulepszenie. Dobra, spojrzenie z góry. Prequim oś 7. Czujniki optyczne wychwyciły kształt na jałowej powierzchni globu. To mogą być budynki. No badaj, to jest krótkie badanie, szybkie i mamy nową technologię. Słuchajcie, alternatywy badawcze plus 1. Bardzo fajnie. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć badań teraz możemy mieć. Reaktor zimnej fuzji, produkcja stacji badawczej, podstawowe pola maskujące. Funkcja aktywny zwiad. Nakazuje statkom badawczym proponowany potencjał potajemnego zwiadu wybranej kolonii, co zwiększy szybkość pozyskiwanych danych wiadowczych o imperium, do którego ono należy. Zakłady materiałów lotnych. Chemik miejsca pracy plus 1. Szacowana produkcja miejsc pracy. Lotne pyłki możemy produkować. Miotacz plazmy przy okazji. No to daje fajne obrażenia, że będzie miejsce na duże, ale niestety duże mogą być umieszczane jedynie na statkach o znaczącej wielkości, więc słuchajcie, opracujmy sobie reaktor zimnej fuzji. Poprawi to możliwości naszych okrętów. Pierwszy satelita. Tyralium 1 kilka dobrze prosperujących rojów zaczęło niedawno wystrzeliwać na orbitę sztuczne satelity. Proszę, to jest ta frakcja, to znaczy cywilizacja, którą obserwujemy, która nie jest zbyt dobrze rozwinięta. Wykonawszy pierwszy nieśmiałe kroki w przestrzeni kosmicznej, niewątpliwie przejdą do wysyłania tam autonomicznych dronów, a potem ekspansja międzyplanetarna. Wkrótce nauczą się podróżować w kosmos. Z ciekawością obserwuję ich rozwój. Mamy też wojnę, słuchajcie. Moglibyśmy tam w sumie wysłać naszą flotę, żeby mu pomóc. Na razie sobie naprawmy ją. Statek konstrukcyjny. Jezu, ja mam więcej wpływu, niż jestem w stanie na razie zaadaptować. Koszary obcych.
Kształty widoczne z orbity to rzeczywiście budynki. Z bliska możemy śmiało stwierdzić, że to instalacje wojskowe. Zostały opatrzone jakiś czas temu, opuszczone jakiś czas temu, choć w galaktycznej skali czasu zupełnie niedawno. Oficer naukowy Hortensia Usgera uważa, że spod kurzu pokrywającego niszczejące koszary i splądrowane zbrojownie można wydobyć tajemnice takich, obcych. Taktyki obcych. Można otworzyć projekt specjalny, koncentrując się na badaniu tych ruin. Okay. Więc może od razu tym projektem zajmij. A następnie... Gdzie ty lecisz? Ty lecisz tu, ciebie mam tu. No dobra, to wchłoniemy to miejsce. I się tak zastanawiam, gdzie można by rozbudować naszą bazę tak naprawdę gwiezdną, taką potężną. Naprawdę taką potężną. I myślę, że to byłoby dobre miejsce, wiecie? Żeby tu zbudować. W Quotsilte. Jeżeli dobrniemy oczywiście do tego miejsca, a tutaj się sobie dalej będziemy badać. Ponieważ to jest miejsce, które może być zaatakowane z lewej i z prawej strony i tutaj zbudowanie potężnej stacji bojowej plus silna flota mogłoby chronić całą naszą wschodnią flankę. Ale tak czy siak, dziękuję za uwagę, do usłyszenia, do zobaczenia. Wyślemy floty, słuchajcie, do pomocy naszemu sojusznikowi, jak tylko dotrzemy w to miejsce. Chociaż nawet teraz można by wysłać mu tą flotę, żeby pomóc. I... cóż, na ekran. To są ci, słuchajcie, którzy byli do nas tak nastawieni średnio. Witajcie, i to jest mega korporacja, bezwzględni kapitaliści. Witajcie, przez moje usta przemawia główny poganiacz Husk Kalas i zamożna elita Imperium Synergię Klęckie Orbis. Nieustannie poszukujemy nowych partnerów handlowych i mamy nadzieję, że nasze kontakty przyniosą korzyść handlową w obu naszych cywilizacjach. Okej, to może być całkiem ciekawe. Wszyscy nasi obywatele pozdrawiają was, Orbus. Jak najbardziej. Zajmiemy się tym w kolejnym odcinku, moi drodzy, bo może nawiążemy w takim razie relacje handlowe, ale widzę, że oni tutaj są dość potężną frakcją, z tego co widzę. A, to są ci pacyfiści, dobra, ale widzę, że no, patrząc na logo, to jest prawdopodobnie dość duże. Tak czy siak, słuchajcie, wkrótce mogą nastąpić pewnego rodzaju starcia graniczne. To nie jest powiedziane, że będziemy non-stop mieli wieczny spokój. Dobra, dziękuję za uwagę, do usłyszenia, do zobaczenia, zostawcie łapkę, komentarz, zapraszam Patronata, zapraszam do Instant Gaming, oficjalnego sponsora naszego kanału i zapraszam do, oczywiście, kolejnych materiałów z tejże serii. Hej, papa! Dziękuję patronom! Hej! Setki gier prosto od dystrybutorów. Widziałeś już? Nie? Zajrzyj koniecznie na instantgaming.com. Linki w opisie.